Ale kompań słychać. Cześć, siemaneczko, witajcie. Dzisiaj mamy 25? Coś takiego. Piąty? Coś takiego, tak, dokładnie. 25 czerwca roku znamienitego, a właśnie słyszymy, nadjeżdża, jak widzicie, ze mną Piotrek, który tutaj profesjonalnie wszystko ogarnia. Ja tylko krótką relację z tego zrobię, bo wydarzenie warte uwagi, a mianowicie przywitanie nowego nabytku, z jakiego za chwilę będziecie widzieli. Zresztą co mam, będę tłumaczył, jak na miniaturce pewnie będzie. Lexion 5300, już w drodze. Właśnie, tym bardziej tutaj, jeśli chodzi o jakieś fachowe, że tak powiemy, rzeczy, tutaj Piotrek na pewno wszystko opowie i zaprezentuje i tą maszynę powie, jak to wszystko będzie wyglądało. Jak widzicie, goście zaproszeni na grilla, także tutaj coś było słychać. Mam nadzieję, że to kombajn. Tylko zanim tu skręci. Jeszcze nie ma? Jeszcze nie ma. Także słuchajcie, czekamy. Później na pewno jakiś szampan się otworzy, może nawet dwa. Kawał grzmota jest, trzeba przyznać. Zachlapałeś po drodze. A taki był ładny i błyszczący. Ej, tu nie jestem dobra. Siema. No gratuluję nowego nabytku. Dziękuję. A rozumiesz, żeby nie było, że z pustą ręką, z Marecki zakupiliśmy taki drobiazg. Tak. I Marecki poleciał do samochodu, zaraz przyniesie. A taki dziwny drobiazg, niespodzianka, ale to w sumie więcej dla kombajnu niż dla ciebie, nie? Jest taka i do kombajnu, i dla ciebie, że mam nadzieję, że nie ma innych filtrów, tylko ma AdBlue, dokładnie. No to do kombajnu, żeby się dobrze jeździło. Gratuluję jeszcze raz. Dzięki. No i szampan, żeby też... to wypijemy. Jasne. Ale to tam. Do kabiny nie dalej. Nie dalej, tak. On żeby zostawić, to nie wypiję, ja wiem. Powiedział. Zobaczcie, taki oto fajny headerek. Później zobaczymy, jak Patryk go złoży na pół. Patryk, później go złożysz, co? Teraz będzie u ciebie nowy nabytek. Nie zdradzimy jaki. Czekajmy końca. Cierpliwi będą wynagrodzeni. O, dobra, LED. Oświetlenie LED. No, LEDowe faktycznie z tyłu. Technologia idzie do przodu. I tylny jeszcze napęd jakby był. Ma? No jak? Co ty gadasz? Musi mieć. Nie musi mieć. Tam jest wspomaganie. Nie ma. Nie ma? Chyba, ale zwolnice są takie, ty. Nie ma. Uniwersalnie kładą może. No. Na Bizona nie wsiądzie. Nie będzie chciał. Nie wsiądzie. Klimatyzację będzie jeszcze. Po co Bizon, jak Patryk mu pojedzie, ty musi. Oczywiście. Teraz przy takim kombajnie to wiesz, jest problem z odbiorem. No to ustawisz tam. Marka ściągniesz, ci pomoże, gdzie woził do siebie. Na pryzmę jak w Rosji. Ty, Marek, woził, ale do siebie. Na pryzmę jak w Rosji. Mocarni? Nie powinno się zabić. Tutaj taki specjalny system, to się nazywa Auto Cross Flow. Jak kombajn będzie wyczuwał, że jest poślizg na paskach, to rozłącza gardziel i header. Nie bierze ci, nie ciągnie. A nawet jak się zapchasz, tutaj mamy hydrauliczne klepiska i możesz to wszystko ściągnąć. Opuścić sobie. Nie kluczem 24. To już naprawdę by było trzeba mieć wysokie predyspozycje, żeby go zapchać, no, i system oszukać. Każdą maszynę można przepchać, uwierz mi. No tutaj system powinien temu zapobiec. Kwestia zdolności operatora. Taki przepływ hydrauliki, jak takie węże grube, co? No, wiele co to.
Jeszcze idę pokażę, że tam jest drugi. Ten stary to był. A jak? Na hali? No? A tu tego, co dobrze pamiętacie. Starego dzieciaka. Żeby nie czuł się zapomniany. Dobra, panowie. Słuchajcie, jesteśmy na kombajnie. Z inwestorem, czyli z Patrykiem, którego dobrze znacie. Może powiemy coś o silniku, kilka słów? Mercedes. Model OM96A. Będziecie było widać. 13 koni bodajże, jak się nie mylę. To jest silnik i w kolejnych... I w Tucanu jest ten silnik, jest w kolejnych lekcjonach, w Dodge'ach używany. Jednostka podobno bardzo żywotrwała i długotrwała. Zobaczymy, jak będzie. A tutaj to jest dopalanie całych tych spalin tutaj? No tak, katalizator. No to chyba potężny, prawie jak silnik wygląda. No jest spory. No to poprawione względem Tucano to, że jest osłonięty. Tutaj tak się plewy podobno nie dostają. Tu jest wszystko wydmuchiwane. Zobaczymy. A zobaczcie, można sobie chodzić tutaj jak w jakimś parku. Mamy dużo miejsca. Chłodnica wygląda też zacnie. No naprawdę jest co pokazać. I pozostałe chłodnice. Jest 5 chyba tych chłodnic. Raz, tak, dwa, jedna, druga, trzecia. Odklimy od czegoś, tam jeszcze od czegoś. Paliwa jest jedna chłodnica też. Nawet? Nawet. No. Położona w poprzek. Filtr powietrza, zobaczcie, wygląda jak... 10 od 30 lub coś w tym stylu. A teraz co będziemy robić? Zobaczcie. Damy kombajnowi, co to do kombajnu należy. Patryk wleje. To się chyba nie uda, Krzysiek. Mówisz? Bo gwintu nie ma. A na tym nie ma gwintu? No tak, coś. O kurde, a chcieliśmy wlać tutaj. No lejek był przy tym, a to nie... Przy... A kapsel nie jest łamany i nakręcany na wierzch? Nie wyobywany kapsel jest w środku? Nie, może tak powiedzieć. No zobacz, żeby go wypchnąć i ten nakręcić na wierzch. Albo może to zdjąć, to też nie przeszkadza? A zobacz teraz. Nie, no to za luźne. Dalej nie wejdzie. No to po co taki lejek dają? Firmę skrytykujemy zaraz, dupa azoty. Chcieliśmy wlać tutaj, rozumiesz, od Blue, żeby kombajn miał czym jeść. Nie lejemy. Bo to jest moszyk, zardzewnienie nam kombajn. Tak, dokładnie, nie. No tak, chcieliśmy wlać kombajnikowi, rozumiesz. Ale tej beczki nie będziemy stosić, ona to zostanie już. Patryk ją wleje na spokojnie. Zakręć tylko korkiem. O. Ona nie spadnie. Ale kocie. No sobie, duża pojemność silnika, duży filtr tak samo, tak? No, to musi być... Marek, zakręćcie może ten... bańkę, niech ona to zostanie, ona nigdzie nie spadnie, bo tu są poręcze, wszystko jest. Ale po drodze dolewałeś, od Blue i ten? Paliwa na pewno. Paliwa trochę dolałem, aczkolwiek chyba nie było trzeba, ale tak dla bezpieczeństwa. No, tam miał pewnie. Miał 10%, no to jest 90 litrów. To powinno wystarczyć na ropę. Nikt nie szaleje tutaj, no nie dawał ropy no, to po 5 zł. A tu ty z Beni. Co? Dwa Blue na jeden ten, czy jeden do jednego? Gdzie? A Blue to idzie mało wiela. Nie wiem ile idzie tutaj od Blue. Dwa na zbiornik paliwa, nie wiem. Nie wiem jaki to jest pociąg. Nie wiem jaki jest dużo od Blue. No mówisz, że 90 coś? Paliwo jest 900. Aha. Albo 950, a Blue nie wiem ile jest. Nie wiem, nawet nie jest... Mnie to wydaje się, że... 250, a Blue chyba około 50 już tak jest. Mało. To nie dużo idzie, no ale no wiesz. Chyba jednak... dwa do jednego mi się wydaje. Dwa no, zbiorniki tak tego mam na... w case'ie. No to z 2-3 zbiorniki. Ale kurde, jaki jest duży. No tak, bo ty masz w case'ie już. No. Jaka ta chłodnica jest duża położona w ten sposób, ty. Jest to i to. Tutaj już masz DPF. Mówi się jeszcze... tej mocy silnika. No, no i te nowe normy emisji, no. Zbiornik oleju widzimy, o. No. Ale ma fajnie ten system. Ale ja mam pytanie, czy dostałeś czapeczkę Klasa? Co? No właśnie nic nie dostałem od Klasa. Mają przyjechać i poprawić na pierwszym uruchomieniu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję. Tym filmem ich motywujemy. Zamykałem gabinet. To czemu tu są takie ten? Można to kręcić albo coś w tym stylu? No takie to, rolki. To się kręci cały czas. A, to, szczotka, nie? To się kręci tak samo i... Tak. I Tucano to już to macie, nie? Nie ma. On ma na bok. Tylko Lexan to ma. Powiem, że u Damiana tutaj, kiedy wymienialiśmy te nieszczęśliwe opaski, to tu jest chłodnica. No. Płyn może go. Zamykamy, idziemy do kabiny, słuchajcie. Dobra, idziemy. To zostanie, wlejemy jeszcze później, pozamyka Patryk. Jomiomy węże, nie wiem, kosztu złoty. Jomiom metrowy od Mana, taki ładny, silikonowy. Z Wrocławka, z tego sklepu. Poczyliśmy na kawałki to. Parę zakrycie na zimoj. To zostawimy to na boku, bo tu nie spadnie, bo to zostanie. Przyniesie lejek na spokojnie sobie oleje AdBlue, żeby kombajnik miał. Ja wiem, może jeszcze Patryk będzie u mnie mucił na tym AdBlue. Na początku to trzeba naprawdę się natrudzić, żeby poznać. 17 ton prawie. 20. 17! Sam kombajn. Bez headeru. Chyba 16 ton.
Nie, wszystko jest, tylko tłoczek ci trzyma mocno, wydaje mi się, wiesz? Tłoczek ten, ten hydrauliczny. No? Bo jest nowy i mocno trzyma. No niestety, tak? 15 chyba 500 czy ile. I bez hederu? Bez. No i header z dwójkę na pewno. Oj, lepiej. Nie wiem, bo to te całe te... Z tymi ramionami może zważyć ponad dwójkę. 120 i zboża wejdzie? 8. 28. A powiedz mi, ile modeli jeszcze idzie większych, jeśli chodzi o... Dużo, bo to jest najmniejszy model. No tak, ale i do największego, no to ile jeszcze idzie modeli? A 10 pewnie. O kurde. Jakbyśmy brali pod uwagę jeszcze hybrydy oczywiście. No Patryku, jak zobaczysz jakąś kałuż na polu, to omijaj z daleka. Nie, właśnie on bardzo ładnie chodzi. Pójdzie, umiesz na tym... Na inną skrzynię do kosztyka. Aha. Zobacz ten zbiornik, kurde, on jest naprawdę potężny. Ma zatankować raz. No, u mnie był w tamtym roku na kurogie, no, w piach, nie? On nie mógł podjechać pod górę, normalnie w piachu nie zlewał. Tak? Zakopał się w piachu. Wywalił dziury do kola. Pas na mocarnie, zobaczcie. Wszystko zębowane. Mało tego, że jest zębowany od wewnątrz, to jest zębowane od wewnątrz. Znaczy od wewnątrz, od zewnątrz też. Żeby się wchodzenie lepsze. Taka ciekawostka. Każdy jeden pas jest. Ten tutaj też jakiś, to jest odrzutnik, nie wiem co to jest tutaj. No następnie to odrzutnik, co to jest? APS, wiem. APS albo odrzutnik. Odrzutnik nie, tutaj masz, tam masz bodajże bęben, no, tu masz odrzutnik, tutaj, znaczy tutaj APS. Masz separator, a tu masz odrzutnik. No. Mogę się mylić, bo nie wiem jeszcze tego, ale... Nie, no tu będzie główny bęben na pewno. A przed głównym bębenem jest jeszcze APS. APS też ma? Tak, ma. No to APS, dokładnie, bęben, nie? Separator, a do czego ma? Separator i odrzutnik. Patryk, do czego ma akumulator hydrauliczno-gazowy? To co? Akumulator hydrauliczno-gazowy, do czego to jest? No, nie wiem, czy kto, do czegoś tam. Ogólnie on ma hydrauliczny. A może do hederu idzie? Może. Układ regulacji klepiska. I klepisko ci wtedy rzuca, jak ma za ciężko. I właśnie z hydraulicznym. Ugina się. A, ugina się. Tak. A potem dlatego zabezpiecza. Zabezpiecza pod wszystkimi jest klepisko. I pod wszystkimi ustawiasz klepisko i wszystko się zmienia. Jest prostolinijny w ogóle układ i wszystkie napędy zmieniają się synchronicznie. Czyli zmniejszasz jak jeden, zmieniasz to wszystkie po kolei. I tutaj w ogóle potrzeba dużo mniej obrotów, bo główny bęben miał 755 mm i pszenica kosisz tam bodajże 700. Czyli duży jest? Duży jest, bardzo duży. Względem Tucano jest prawie no, półtora razy. No można tam cudować, kontro pasania, Tucano cuda. Tucano jeszcze ma całe 450? 450. Ale jak on ma tutaj tyle, tu no to... 755. Tu separator ma 600. To jednak Russell masz ma 800, tak, nie? No. No ale ma mniej pozostałych bębnów. No jednak klas doszedł do tego, że duży to duży. Może Marek? Tak, że jednak mniejsza nie, prędkość... Nie, no zatrzymaj go, no to on już kurwa... Tak. Zobaczy. A kod opasania też jest duży, to też dłuższy. Dobra, idziemy do koła. Drabinkę mu składamy. Cześć, nie zostanie. Tak? Będziemy ruszać? Żeby ktoś, żeby po piwie, żeby ktoś nie wszedł, nie spadł. Dziecko jakieś, ktoś. Bo tu z dziećmi też są ludzie. A i na pokos opuszczasz sobie to i te widełki dajesz i wtedy... Wszystko wszystko z kabiny. O kurde. I układa ci pokos. Zamknij może tą, żeby ktoś tu ręki nie wsadził, jak odpalimy na chwilę. A odrzutnik dużo dokłada? Może zamkniesz Marek? Klep? Zamknij go. Wszystko nie pamiętam, ale trochę wyłościłem. Będzie muszę zdjąć światła. Dobra. A, to będzie rozkładanie? No i zapalimy go, nie? I włączymy. A to nie wiem, koło nie zmaszynował. To już Patryk zaraz. Chyba linia wejdzie. I rurę otworzymy, to sprawy. I ze zbiornika dziełkę wyskoczę. Jak z tortu. Ale wy jajca? Jak z tortu. Chociaż jedna. Jak z tortu. No header nie ruszy, musisz wałek założyć, nie? Tak. A wałek jest gdzie? Pod tą osłoną masz wałek? Nie, gdzie masz wałek? Co? Wałek do połączenia. Czy to jest do wyjścia na... Wałek jest na headerze. Aha. No nie będziemy włączać headera przez nowe zasady. Wchodzimy, nie będziemy, tylko wejdziemy, rozłożymy wchodzimy, header, rurę. Zapalimy rurę, możemy otworzyć zbiornik, bo jeszcze nie otwieramy. Pewno, wszystko pootwiera i w pole. Tak. Jęczmień zimowy to już tuż. Do czego ta ruła jest tutaj? Ty Patryk, kto to? To jest osłona. Nie, tam jest buchawa. Jak się, jak się zakurzysz, to podchodzisz pod to. Odkurzać. Jak idzie, żeby kurz nie szedł na szybę. A powiedz mi, aha, nie, to automatycznie, myślałem, że jakaś blokada jeszcze jest tutaj w poprzek. Czy header, żeby otworzyć, to i tak trzeba wyjść na zewnątrz, nie? Aha. Bo to jest takie zabezpieczenie, żebyś nie pogiął sobie wałków. Nie zapomniał na przykład odczepić wałka, nie? No, zapalimy, otworzymy rurę. Jeszcze nie otwierane. Ani razu? Ani razu. Co przynajmniej przeze mnie. Oni na pewno, oni dokręcali chyba rurę, mi się wydaje.
A nie. Bo różne są także wiesz. A gdzie jest skrytka? W słupku na zimny napój, ja się pytam. O, tu ma. Jaguary mają nasze, mają w słupku tutaj, wiesz. Nie ma nikogo tam przy tym kombajnie? Uwaga, odpalamy! Jak to krzyczą w Ameryce? Fire in the hole! Kierownica malutka jak maluchu. Fajna, wygodna, nie? Uwaga, ruła! Uważaj, bo wysypiem na ciebie coś! Za karę! Za karę! Zbiornik do góry, tak, jak widać. Ja idzie do góry. Poczekaj, ta pokażę z wierzchu, to później lekko uważnie spadnie. Dobra. Otwieramy zbiornika. Tak nie ma? No. A ile? Pojemność? 10 tysięcy litrów. Czyli... Marek, 10 tysięcy litrów to by było ile lat picia? O. Dziewczyny nie wyskoczyły ze zbiornika, niestety. Dziewiczy zbiornik puściutki, zobaczcie. Przez zbiornik możemy gdzieś sobie wejść tam pewnie do już mocarni albo czegoś. Lek, się wyjdę, rozłożę. Dobra, uważaj. Patryk musi być. Rozłożę hedera, przepuść go. Przejdziemy między nami? Żeby heder rozłożyć. A co, co trzeba odblokować? Tak, ręcznie, żebyś coś nie pogodził, nie uszkodził, tak. Po co? Bo już sprężarkę ma? Do sprężarki ma, ma. Nadmuchanie jakby między odmianą wodą. Przedmuchać sobie może wszystko to opatrz. Ze mną sobie otwierasz. Widzisz? Nie, ja muszę zejść, poczekaj, bo nie widzę. Jestem z powrotem. Dobra, wkładaj. Zamkniemy, zobaczymy jak cicho jest. Samo zamknąłem. O, cichuteńko, fajnie. No tam ludzie wchodzą na kombaj, to i tak nie ruszę. Nie ruszę, żeby komuś coś się nie stało przez przypadek, bo wiesz. Mały ten header, dlatego jest... kombajem się wydaje. No ale szybciej pojedziesz, mi się wydaje, w to miejsce. No, to okay, też. No i plus jest taki duży tego, że przejeżdżasz z pola na pole, czasami było trzeba odczepiać, a tutaj złożysz, wyjdziesz, minuta, rozłożysz i kosisz dalej, nie? No, chłopaki w Romaxie mają takie headery właśnie też na we mnie. No. I to jest, o, się pytałem, a, no, czy to będzie rozwiązanie, czy to nie będzie, wiesz, gdzieś tam pękało, coś po środku stało, bo zawieszenie jest, to ma tyle lat, już jest opatentowane, że to nic się z tym nie będzie działo. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, absolutnie, nie? Także wydaje mi się, że bardzo fajny pomysł, bo jeżeli, wiesz, znowu było szersze, to ile by do przodu wystawało dalej, tak? No wtedy kombaj też by tam sobie, wiesz, bujało, nie? To nie jest lekkie rzeczy. Ja myślę, że header waży, no nie chcę tu walnąć, 2 tony na pewno waży z takim czymś. Nie mam pojęcia, ci powiem, nie. A podziemowanie na boki masz też? Tak. A to możesz sam robić, czy są automatycznie też może zostać? Mogę ja w automacie i manualu tym robić. Czyli nie to, że gdzie zbierasz kłosy, a tam zostaje prawie metr? Nie. Tutaj jest fajne, bo można 4 wysokości cięcia ustawić. Na podnoszenie jedna wysokość powiedzmy na zboże stojące, jedna na lekko wyległa, trzecia gdzieś, gdzie na przykład mamy przybite. Tylko jednym kliknięciem wracamy już do tych ustawień, nie? Czyli masz 4 wysokości, jak 3 razy klikniesz, zejdzie na niżej, tak. Później wyżej, później... Wszystkiego trzeba się nauczyć, ale... No, chwilkę to zajmie, na pewno. Nie wiem, czy jakby tak powiedzieć, że już wszyscy odeszli, to może bym... Zapytamy się. Kuba! Zobacz, czy nikogo nie ma na kombajnie, to byśmy... Uruchomilibyśmy go. Z drugiej strony niech zobaczy. Ty, Patryk. Daj mu te robocze obroty. Poczekaj, niech zobaczy, czy nikogo nie ma. Nie ma nikogo, Patryk. Kurwa, tam na górze siedzą. Nie ma nikogo, nie ma nikogo, nie ma nikogo już. Zobacz, czy zeszli. Nie ma nikogo, Kuba sprawdził teraz. Przez nią poszedł, poprosiłem go dookoła.
jeszcze gdzie mu dajesz? Jeśli chodzi o... Czekaj. Ale wałka nie masz założonego, to i tak nie ruszy header, nie? Nie ruszy i tak header, nie wałek. Nie, ale poczekaj. Czy to nie jest wyjście do kukurydzy, a wałek się sam wpina tam? Nie, 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 wałek się sam nie wpina. Bo tam wałek jest z boku, zobacz. I teraz mamy obroty na bębnie 300, 400, 500. Dojdzie nam do 700. Takie mamy zaprogramowane. Możemy sobie tutaj kliknąć. Możemy zwiększyć. Automatycznie. Klikamy. Ta wysoka liczba obrotów bębna. Możliwe ma niedziarę. Tak, że kruszyć będzie. Tak. Teraz możemy się zmienić obroty bębna, powiedzmy na minimalne są 340. Do jakich grubonasiennych? Do mucenia grubonasiennych jakich? Głubiny, no, głubiny to 800, 700, nie? Nie, tutaj pszenicę kościsz na 700 obrotów. Tak? No to tak, co? To głubin to na 400 może? 400, 500 obrotów podejrzewam, no wszystko jest tam. Wiesz co, możemy nawet sprawdzić. Coraz niska liczba obrotów rozdzielacza plew. Nie jest tam coś ustawione. No, wyłącz tam, wszyscy... podchodzą sobie, żeby nikogoś tam się krzywda nie stała, bo nie obserwują, tam sobie o to chodzi i wiadomo, żeby komuś krzywdę przede wszystkim nie zrobić. Ktoś tam piwo wypił, podejdzie sobie, rozumiesz, gdzie się palca mu utnie, a później będzie na nas. Tu fajnie widać, tak, tu widzimy to, co nam wraca, to możemy sobie tak organoleptycznie zobaczyć, ale też mamy na Cebisie tutaj powroty, ile wraca nam zgonin i ile w tym jest ziaren też dokładnie, nie? Żeby sobie ocenić. No, to jest już dość fajnie wyposażona maszyna. Mamy mapowanie, mamy na bieżąco wilgotność, mamy wagę ziarna, wszystkie takie podstawowe rzeczy, to wszystko możemy klientowi wydrukować i dać. Także... Czyli drukarka też tutaj jest normalnie? Jest tutaj drukarka. No proszę. Wszystko jest. Czyli waga, ile mucił ton, na przykład wjechał na hektar pszenicy, uzyskał 2600 kg, to byś coś nawozu nie dał. Załóżmy. I wilgotność. Wtedy mam swoją książkę, jak się sąsiad sąsiadowi chwali, to ja patrzę, ile dokładnie skosił i mogę powiedzieć. I nie ma januszowania. I nie ma januszowania, nie ma. Kierowanie, to wszystko jeszcze muszę się nauczyć. Jeszcze tylko, żeby miał kurczę ten. No to już nie potrzeba, bo gdybyś mucił PGR-y, to wtedy gdybyś miał ten laserowy czujnik, to tylko sobie siedzisz, odpoczywasz. Ale ja mam tutaj nawigację, prowadzenie RTK, także siedzę i odpoczywam. On też automatycznie prowadzi? Tak, wszystko prowadzi automatycznie, do 2 cm. Wygłupiłem się w tym momencie, widzicie? No taka teraz technologia jest, słuchajcie. Już tą rurę może, żeby tam komuś... Chociaż mogła zostać, to nie przeszkadzała nic. Składamy, złożymy zbiornik, złożymy header. Ale przy składaniu headera też musisz wychodzić? Tak. Jest tylko, tylko i wyłącznie możliwość robienia tego z terenu. Antena od nawigacji jest, nie wiem czy tu zobaczysz, nie zobaczysz, bo ona jest na tej przedniej ścianie. Nie zobaczę. Jest na zbiorniku. No to masz na pewno Piotrek, pokaże ją w swoim filmie. Jeżeli chcecie słuchać szczegółowo, zobaczyć ten kombajn i poznać jego dane, to na pewno zapraszam Was do Piotrka Kalickiego. Rolnik szuka. Rolnik szuka. Będą dwa filmy. Jeden z takiego tutaj przyjęcia kombajnu i drugie będzie takie szczegółowe omówienie. Będzie pan z Klas Polska, który to szczegółowo omówi ten kombajn. Dokładnie. Będzie wiedzieć, jeżeli chcecie podać szczegółowe parametry, my nie będziemy do ich jakby z Patrykiem poruszać, bo i też trudno, żeby Patryk wszystko pamiętał i miał spamiętać od razu. Dokładnie. A tu jest tak dużo rzeczy, żeby można opowiadać i opowiadać. Dlatego myślę, że dopiero przez dwa lata dokładnie go się nauczy na pamięć. Nie no, myślę, że jeden sezon dam radę jakoś. No, no pewno jeszcze wszystkiego nie będziesz wiedział moim zdaniem. Patrz, roślina, możemy sobie wybrać roślinę i on od razu nam tak naprawdę ustawienia zrobi? Już dostosuje, potem możemy sobie je wiadomo jakoś korygować, no ale powiedzmy, że... Bo odmiana odmianie nierówna, prawda? Tak. No jakiś bób, no to też będą niskie obroty. No i teraz by było trzeba wgrać to, tyle żeby wygrało, to nie wiem, czy nie musi być uruchomiona właśnie mocarnia. Zobaczcie, mamy wagę od razu, mamy wilgotność od razu. I wydruk na drukareczce, także nikt nie, nie będzie tutaj Januszowa chwalił się. Na bób na przykład mamy 400 obrotów tylko bębna. Nie wczyta, bo trzeba włączyć mocarnię. No nie będziemy już włączać, bo niby ktoś tam ręki nie włożył. Dużo osób podchodzi, ogląda, gdzieś tam dotyka, także... Tak, tutaj kalibrujemy sobie zważony, znaczy plon. Pierwszy raz trzeba właśnie każdy jakby gatunek, czyli raz dla pszenicy, raz dla pszenżyta, raz dla jęczmienia, rzepaku, zrobić jakby ważenie kontrolne. Wtedy kosimy, wysypujemy daną ilość, może to być jeden zbiornik, może być cały tir. Możemy tego tira, wpisujemy potem wagę tutaj, ile było dokładnie. On się koryguje już praktycznie na cały sezon.
jeżeli warunki są takie same, mamy skorygowane. I praktycznie do procenta ten system, to jest system celkowy, bodajże się nazywa, jest na tyle dokładny, że nie trzeba go co chwilę kalibrować, tak jak to jest chociażby w tym. Pokażemy może, gdzie to naciskasz, ten cały, jedzie lamento. Guzikiem, tu u góry guzik i zobaczymy, co się dzieje. I już można jechać do domu. Także my się z wami żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Jeszcze zobaczcie, Patryk rozkłada w drugą stronę. Z przodu mam nakręcę. I mamy całkowicie zabiera. Siemaneczko, siemaneczko, 29 czerwca, imieniny Piotra Pawła. Dogrywamy kawałek tematu do kombajnu. Słuchajcie, wszystkim Piotkom, wszystkim Pawłom życzymy wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A kto zgadnie oprócz tego Piotra Pawła, co jest dzisiaj? Postawię flaszkę. Słuchajcie, jesteśmy na Przędrzecie, na Liboriusie jesteśmy. Liborius, Saturn Union, zobaczcie jakie kłosy, patrzcie. Bardzo fajne kłosy, fajnie wypełnione. Wydaje mi się, że troszeczkę powinien tu ciutkę gęściej zasiać, ale też wygląda bardzo fajnie. Przecież to generalnie pryskane na tę jedynkę, na tę dwójkę. Zobaczę tutaj flagę. No już zaczyna powoli coś tam się lekko dziać, tak? Lekko, ale no mamy, kurczę, 29 czerwiec. No kiedyś usnąć musi. I to jest widać, nie wiem, w którą stronę wziąć. O, teraz fajnie, zobaczcie. Generalnie bardzo, bardzo ładnie to zdrowo wygląda. Ziemia klasy 6, pół do 7, troszkę piątki. Zobaczcie, jak to na dzień dzisiejszy wygląda. Nie wiem, no liczę na te 7, to chociaż liczę na pewno, może więcej. Oby mnie zaskoczyło, bo to naprawdę bardzo słaba ziemia, a przecież to wygląda kapitalnie. Oprócz tej jedynki, te dwójki, to tylko już nie robiłem, skracałem to Mad Maxem. I tak jest wysokie. Pomimo, mi się wydaje, że te przeszły to powinno się skracać dwa razy. Ale co? No ale póki co kłos wygląda bardzo fajnie, bardzo, bardzo zdrowo. Zobaczcie, jak on jest duży. Mam nadzieję, że te, no, te ziarka jeszcze na razie nie mogę wam pokazać. No ale też będą wyglądały fajnie i grubo, bo Liborius to jest no naprawdę top 3. Nie wiem, bo czy tam Corrado wyprzedza go w top 1. Jako... no mamy ziareczko, zobaczcie. Jako odmianę plonującą najlepiej. Wygląda bardzo ładnie, bardzo równo. Medax to naprawdę usztywnił, także słuchajcie, tutaj no nic nie leży, bo może burze przeszły. Mały tam placek mamy po lewej stronie, ale 8 hektarów, zobaczcie jak łan stoi. Także liczymy, że słuchajcie, naprawdę da nam bardzo fajny plon. Tak jak mówię, mogłoby być bardziej gęste o 10-15%, no ale no tak chłopaki zalecali, tak zasiałem, że grubość ziarna to wszystko nadrobi. Więc mi się wydaje, że już jest ok, no co tu dużo szukać, więc będziemy widzieć jaki plon nam to da. Nakręcę wam jeszcze pszenicę, żeby pokazać jak pszenica wygląda na dzień dzisiejszy przed żniwami. No i myślę, że co, że będziemy się widać żniwa, także spoko.